Cześć wszystkim, no poziom 7, przeciąg Pillars of Eternity. Dobra, kilka spraw. Po pierwsze, zginęli nam podczas bitwy najemnicy, więc musiałem ich ponownie odkupić paru. Niestety ten specjalny jakiś berserker czy coś takiego, co mieliśmy, niestety zginął, już nie da się drugiego nająć, więc to będzie trochę taka strata po bitwie. Poza tym, wróciłem. Skończyła się budowa, więc możemy coś kolejnego zbudować. Myślę, że to będzie mur obronny. Tak, zbudujmy mur obronny. Ostatnio dużo pieniędzy zabrali zbójnicy. Poza tym sprzedałem wszystkie krapy, więc mam troszkę gotówki. Nauczyłem się też parę zaklęć alotem. Między innymi z trzeciego poziomu wywaliłem tłumienie magii. Brzmi fajnie, ale i tak z tego nigdy nie korzystałem. Zamiast tego wziąłem zgubną pochopność. Zwiększa tempo ataku, ale zmniejsza wytrzymałość. Na to z pierwszego poziomu wywaliłem olśniewiące ognie, ponieważ oszołomienie mamy już chyba na parę innych czarach, więc to nam się nie przyda. Zamiast tego wziąłem chyże stopy. Szybkość ruchu plus 3 oraz obrona przy odstąpieniu plus 20, więc będziemy mogli tego używać, jeżeli ktoś będzie chciał odstąpić od walki. Na to z piątego poziomu wziąłem jeszcze przerażające osłabienie. To jest przerażenie i osłabienie przez 20 sekund. I to nauczyłem się z tego grimoire, co nam padł po walce. Co do ekwipunku, między innymi z rozpaczonej matce dałem... Nie, Lili dałem te rękawice ogrzej siły, bo one dropnęły nam druga kopia ich, więc moc plus 2 dla nich. W sumie czy to jej się stakuje? Tak, tylko od tego mam moc plus 2, więc nie ma żadnych zatargów. Ok. I dałem również jej ten hełm analizy, który wcześniej miała właśnie zrozpaczona matka. Ponieważ tak, rękawice ogrzej siły zajęły miejsce tych rękawic od krytyków, więc a dalej chciałem mieć tą premię od krytyków. Więc teraz zrozpaczona matka nie będzie miała premii do krytyków, ale ona, jej celność z garłacza nie jest powalająca, więc myślę, że mniejsze obrażenia krytyków nie będą ją bolały. Okej, okay. I niezłomnemu dałem ten znakomity miecz zamiast tamtego kiścienia. Ten kiścień miał całkiem fajną opcję z odzyskiwaniem wytrzymałości, ale główna jego celność wynosiła 42, a natomiast tego miecza jest 56, więc nie opłacało się go dalej trzymać. Okej, okay. Mm-hmm. Tyle zmian. Zastanawiałem, że jednak zejdziemy do głębi jeszcze. Zanim wyruszę właśnie dalej z wątkiem głównym, chcę załatwić tyle spraw w twierdzy, ile się da. Zobaczymy, jak daleko teraz uda nam się zajść w głębi, łączyć głębię z niezłomnym. To ostatnie walki, co się napotkaliśmy, nie były aż takie trudne. Jak teraz dodatkowo będziemy mieli... A, czekajcie, nie odpocząłem. Do Kednoła, tak. Te ostatnie walki z niezłomnym były takie, aż takie trudne. Więc myślę, że jak będziemy mieli... To nie będziemy mieli problemów. Okej, niezłomny. Okej, znowu najemnicy chcą nas zaatakować. Dobra. Otwierasz oczy i widzisz znajomą scenę. Niezłomny siedzi opierając kostur na udach. Na jego końcu płonie gniewny ogień. Niezłomnego ciężko rozpoznać. Jego obraz jest rozmyty i zlewa się z otoczeniem, ale kostur widzisz wyraźnie, a w ręce na nim symbole żarzą się ogniście. Twarz niezłomnego jest rozmazana, ale trudno nie rozpoznać jego srogiego wyrazu twarzy i zmarszczonych brwi. Jego głos jest cichy, niezrozumiały, pełen syknięć i prychnięć. Wydaje się kłócić z kosturem. Kropelki silne z jego ust rozbłyskują w świetle płomieni jak małe iskierki. Ku twojemu zaskoczeniu nie zauważa. Zanim zauważasz kobiecą sylwetkę, zamierzasz go ostrzec, ale zdajesz sobie sprawę, że to posąg Magrany, przy którym po raz pierwszy spotkałeś niezłomnego przy widłach. Jednakże przez chwilę wydaje
wydawała się być żywą istotą. Rzucany przez nią cień jakby się poruszył, a potem znieruchomiał na tle nocy. Przyjrzy się Kosturowi. Jeden z symboli wydaje się dziwny. To okrąg złożony z 12 mniejszych okręgów. Jedno z nich, z tych mniejszych kół płonie jaskrawo, ale pozostała 11 ledwie się tli. Migoczą i zanikają jak gasnący żar. Kontynuując syczącą wiązankę, niezłomny przybliża twarz do Kostura i dmucha na gasnące okręgi z pełną paniki i gwałtownością. Rozjaśnia się, ale bez żaru. Jeden po drugim światło okręgów gasną, a z popiołów unoszą się srugi dymu. Tylko jeden okrąg nadal płonie jasno. Niezłomny rzuca Kostur na ziemię, jego brzegi tracą ostrość, stają się rozmazane i trudne do rozpoznania. Kostur się rozmywa, podobnie jak jego właściciel. Zmykasz oczy i otwierasz się ponownie. Nadal widzisz niezłomnego. Ponosi swój kostur z ziemi. Nie widzisz jednak ani śladu rozmycia. Obudziłeś się. Okej. Okay. Dobra, porozmawiajmy może z nim od razu. O co chodziło? Co chcesz powiedzieć mi tym razem? Chciałem ci zadać kilka pytań. Jeśli doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Miałem kolejną wizję na twój temat. Jeden z symboli z twojego kostura umierał. You see many things that aren't there, Watcher. Perhaps the symbol was for your disappearing sanity, and we are to bid it farewell while you still have the wits to grieve for it. On jest wredny. Widziałem symbol z 12 okręgami. Co on oznacza? That symbol? The Godhammer. A więc to symbol boskiego młota zniknął z twojego kostura? No riddle there, Watcher. It took 12 of us to build the Godhammer. Afterward, I took my leave of all of them to see what Margaren had in store for me. I've seen none of them since. Czy na pewno nie ma w tym drugiego dna? Your kind has a way of interpreting its visions to fit the version of the truth you like best. But Margaren's flame leaves no room for interpretation. Waste the time of others with your distortions and your fever dreams. Co mu odpowiedzieć? Płomień nie powstaje wątpliwości odnośnie tego, czym jest i gdzie jest, nadal jednak... Trzeba zapytać, dlaczego jest. It's always the way of the mad to try to convince others of a reality only they can see. But when your doctrine's the truth, it requires no convincing, only an opening of the eyes. I would purify you, Watcher, if I thought it would help. The cost of troubling me seems to worry you little. Dobra, nieważne. Próby niezłomnego. Ta. Jest wredny i dziwny. Okej, okay, dobra. Mamy kolejną. Dużo się tu dzieje ostatnio w warowni. Klątwa z zimnej glizny. Wygasa za... Dobra, przypiszmy to znowu Kanie. I obrońmy naszą twierdzę przed najemnikami. Znowu nam jacyś najemnicy z naszej strony zginą, ale co tam? Dobra. Paladyn Złotego Paktu. No ładnie, bracie paladynie. Dobra, możemy odpocząć, więc w każdej chwili, więc nie ma co żałować się zaklęć. Dobra. Wyzywam pana co kolumnę słusznego mnie, wzdając przeciwnik obrażenia do ognia. Dobra, poczekajmy aż się ustalą może. Ustawią. I wypalmy na jednego z nich może. Dobra. Tak
możemy wypalić? O tak, powiedzmy. Dobra. Jeszcze możemy im przywalić czymś. Musimy przerażenie na nich rzucić. Strzyk. Dobra. Możemy też ten kolumnę wiary rzucić. Na paladyna. Dobra. Dobra, ale odrzucił swoje. Dobra. Wróć jeszcze raz tutaj. Wszystko padło. Dobra, co jeszcze możemy rzucić? Śniejący blask. Okej. Czemu nie? Ty, Alot, znowu możesz coś rzucić. Przez gówno pochopność na Lili. A nie, to tylko na siebie można rzucić. Okej, dobra. Możesz go zadźgać? Nie. Jeszcze za dużo życia. Dobra. Przewróciłeś go. To ty jeszcze coś rzuć. Rozkaz czemu nie. Atakujesz. Okej. Dobra. Ktoś od nas padł? Zaraz zobaczymy. Zbyt duży koszt. Jeżeli mają jakiś solidny ekwipunek, to sztuk złota sztuka. Więc to jest więcej niż... Tak, solidna zbroja płytowa. No kosztuje chyba za 400 sztuk złota, więc... Tak, padło nam dwóch, ale cóż, zwrócił ci się rycerz i rejtuański łamacz, dobra. Yeah. Dobra. Jeszcze raz odpocznijmy. W takim razie... Percepcja plus 3. A, dziękuję ci za pomoc w rozpoczęciu nowego życia. Okej, okay, spoko. Czy jej się udało? Dobrze. Dobra, to już jest zajęte. Więc chyba nic więcej do roboty nie ma. Dobra. No to schodzimy na poziom 5. I czeka nas mała podróż z powrotem na poziom 7, tak? Czy 8 już? Nasza drużyna również całkiem już solidnie wygląda. Więc niedługo dobijemy 10 poziom. No w podstawce chyba maksymalny był. Więc już myślę, że jakiekolwiek gra nie rzuci przed nami wyzwania. Myślę, że nasza drużyna jest z grubsza już gotowa im je podjąć, więc... myślę, że jak teraz już zejdziemy do tych głębin, to powinno nam się udać je ukończyć. A tam, dobra, tutaj ostatnie schody. I zobaczmy. Bardzo się przyda święty blask niezłomnego. Ponieważ na tym poziomie było dużo nośników dusz. Oraz jakichś wampirów. Niedługo będzie umierać z pewnością. Dobra.
Zostawiłem parę rzeczy za niedopatrzenie. No i dobra. Yeah. Okej. Okay. Yeah. Your thoughts must flow deeply indeed. Just say the word. Mhm. Chodzimy. Hey. Podejdź bliżej. Vampir. O co chodzi z tymi vampirami? Nie mam pojęcia. No, wchodź w środek. I używamy świętego blasku. Zajmiemy się tym szkieletem magiem. Oszołomimy. Krzyk zrobimy. No nie, sparaliżowali nas. No nie. Dobra. Zajmie się tym magiem. Fajnie, że magowie tutaj mamy właśnie więcej takich zdolności, których mogą używać właśnie co walkę. Tak, co potyczkę. Więc nie muszą się tak patyczkować ze swoimi czarami. Jak Crimson Dragon. I shall deal with this one. Let's have it out. That's it. Dużo ma redukcji obrażeń. Teraz coś na to poradzimy. No, tak lepiej. I wish you no harm. Świetnie. Mhm. Dobra. Dużo będziemy mogli expa zarobić na tych wampirach. 1700 za bestiariusz. Just say the word. Okej, co my tu mamy? Jakiś stos czaszczek. Tylko trochę złota. Hey there. Just say the word. Sure. Just say the word. Było tu trochę pułapek na podłodze, więc hey there. Będę zwiedzał łuczykiem. Leave it to me. Leave it. Okej, dobra, mamy szkielet mak i fanpyszyca. Raz zacznijmy od szkieletu. Leave it to me. You should have run. Teraz reszta drużyna niech podejdzie. Możesz wypalić z arbaletu. No, sporo tych wampirzyc. Nie, tylko jedna, dobra. Myślałem, że więcej będzie tutaj szło. Wydawało mi się, że widzę więcej. Dobra. Jeszcze trochę tutaj bliżej. Święty blask. Okej, okay, Alot się przeraził. Czy nie? Czy został zdominowany? Nie, zauroczony. Najpierw Draugula się zajmijmy może. Hey. Okej. Teraz wracaj tutaj. Padł. Fajnie. Okej, nie złomnę się. Niezbyt dobrą walkę. Bił. Dobra. Możemy mu. Okej. Łuczyca również obrywa. A ta fanpiżyca się na niej skupiła. Dobra. Będziemy musieli znowu ją osłabić. Tak, to bolało. Ja chyba muszę bardziej uważać. Zresztą. Dobra, wiesz co, jednak uciekam. Not a problem. Okej. What?
On cały czas był na arbaleście. Nie zmieniłem mu tam. Zmieniłem mu zestawu na tarczę, dlatego tak obrywał. Dobra. Sure. Okej, muszę się trochę oberwał, ale nie zrobię, jeszcze nie wygląda tak źle, więc da radę. Okej. Co my tutaj mamy? Yeah. Yeah? Chyba nic ciekawego. Tak, ten poziom jest spory. Dobra. Just say the word. Poszukajmy pułapek. Oczywiście są jakieś. Mhm. Nie można rozbroić pułapki. Nie. Wytrychy pewnie nic nie pomogą, co? Hey there. Dobra, może niech reszta się odsunie. Yeah. Spróbujmy ją uruchomić. That's how it's gonna be. Ha. Okej, okay, to yeah. Udało. Yeah. Just say the word. Ale dostaliśmy dobrego przyjaciela. Wędkową jakość kusza. Fajnie, nasz paladyn może używać kusz przecież. Okej. Okay. Celność. Podczas atakowania tego samego celu, co sprzymierzenie plus 4 obrażenia podczas plus 20, przyznaje święta moc. 3 razy przed odpoczynkiem. Moc plus 3, stanowczość plus 7. Okej. Okay. To paladyn będzie jej używał. On ma bonus do kusz z biegłości w broniach rycerskich. Okej. Okay. Just say the word. Jilly jest umierająca. Mm-hmm. Więc może kogoś innego powinienem wysłać, ale... Ale dobra. Będziemy na nią uważać. Jeszcze nie chcę marnować zestawu odpoczynkowego. Mm-hmm. Okej, okay, drogu. Dobra. Pan raz. Może do Fampyra. Dobra. Tutaj. A teraz krzyk. No, wampir atakuje strzałami, więc później może się nie zajmiemy. A nie, nie strzelaj do Gili. Gili, uciekaj. Ta, ona została zauroczona przez Fampyra. I'm on it. Nie uciekaj. Fampyr ją goni. Dobra, użyjemy tego zakrycia. Tych droguli się szybko pozbędziemy. To maga też musimy zbierać fajnie. Eder, zajmij się tym wampirem. Zobaczona matka zaraz kogoś wypali. Nie, dobra. Skończył się jej zauroczenie. Teraz ich wypali wampira. Ładnie, teraz może się z nim dostroić. How may I help? Lava will be on sea! Here's a lesson to be taught! You're mine! But here's a lesson to be taught. I shall end this.
You better run. I'll teach you a lesson. Nie atakować. Vampira. Wtedy wszyscy dostają bonus. Nie, znam zaznaczenie, serio. Się zestroiłaś z nim, czy nie? No to żeby nadal ma dużo. Redukcja obrażeń. Dobra, pan w końcu. Ona wygląda na to, że będziemy musieli przedwcześnie użyć zestawu. Nie wiedziałem. Myślałem, że ta pułapka aż tak może ją załatwić. Dobra. A nie mamy łapi ducha. Tego nie możemy przywrócić jej zdrowia. Dobra. Dobra, odpocznijmy, nie ma co czekać. Może ty weź. Redukcja obrażeń? Tylko plus jeden, ale mimo wszystko. Tak, weź redukcję obrażeń. Dobra. Nośniki dusz, nośniki dusz. A ty też weź. A, nie możesz wziąć premii do obrażeń. Ile to jest? Nie do celności, okej, dobra. Zacznijmy. Trzymam się zestawy. Yeah. Mam nadzieję, że może jakieś znajdziemy tutaj. Byłoby fajnie. Okej. Just say the word. Hey there. Tym razem ktoś inny będzie aktywował pułapki. Albo paladyn, albo Eder. Just say the word. Ktoś z większą ilością punktów zdrowia. 1000 w porównaniu do jej 500. Can do. Ta. I've got something over here. Mam coś ukrytego. Tylko jakaś błyskotka. Jest to jakiś dziwny symbol. Hey there. Ale chyba nic się nie da z nim zrobić. Dobra. To pójdziemy dalej. Co to jest? Ozdobne kamienne trumny wyłożone adru. Pośrodku wielka znajduje się ozdobiona klejnotami kula, które otaczają dziwne runy. Okej, czyli to jakaś sala pogrzebowa wygląda na to. They shall see nothing while I see much. Wróćmy do tej sali w takim razie. Dobra. Just say the word. I ty przodem idziesz. Just say the word. Czy to jest? Nie. Tylko jakieś dziwne stoły. Też wykonane są z adry? Wygląda na to, że tak. Hey there. Ktokolwiek tu mieszka, bądź mieszkał, całkiem niezłą chatynkę sobie zrobił. Dobra. Może nie atakujcie wszyscy wampira, tylko draugla jakiegoś. A, to jest wampir czarodziej. Chcemy... A, przejął na mnie złomnego, fajnie. Dobra, będziemy chcieli go jakoś szybko zdjąć. Alot, czy możesz tu pieszczotę mu zapuścić? Żeby go sparaliżować, byłoby fajnie. Hey there. Okej. Okay. Nie wypalić go. Dziwne. Wróci się na matkę od razu. Okej, okay. Jak woli. Możemy się dostroić z nim. Będziemy chcieli go jakoś szybko zdjąć. Dobra. No nie, no znowu się rzucił. Znowu się rzucił na Lilish od razu. Okej, tam jest kolejny mag, którym pewnie również będziemy chcieli się zająć.
Okej, dostroiłaś się z nim? Chyba nie. Dobra. Dobra. Ty się z nim zwarczył? Nie. To możesz przewrócić tego wampira. Do tak. Okej, zaraz prawie. Tak lepiej. Dobra. Wróćcie do strzału. What? I'll let my... Hi? Let's have it out! Okej. Mhm. I'll teach you a lesson! Też tyle z panią, też nie ma problemu. O! Jeszcze ktoś dostał. Dobra. Sure. Dobrze. That's it! My mind feels sharp as steel. Dobra. Leczek podał. Te parady no, trochę oderwał obrażeń, ponieważ... Przez przypadek kliknąłem i przerwał walkę. Wygląda na to, że te ciosy przy przerwaniu walki są bardzo znaczące. Hey there. Okej. Hey. Muszę uważać. Just say the word. Dobra, walka, koniec. Nic się nie wydarzyło. A, skamienienie. Okej, dobra, będziemy musieli poczekać trochę. Nothing will slip past me. No, coś tutaj jest. Tylko znakomite stiletto. Już mamy chyba znakomite, co? Nie. Obrażenia 1, obrażenia plus 15%. To w takim razie to mogło być nawet fajne. Dobra, to jest sztylet tylko. Znakomita jakość, okej. Porównaj. Obrażenia plus 30%, więc byłoby lepsze. I celność plus 8. Nie byłoby obrażeń odzyskanych jako wytrzymałość. Ale to chyba i tak nie masz takiego dużego wpływu. Dobra, zobaczmy, spróbujmy w ten sposób. Już nie poprawi jej celność. Wcześniej jej celność wynosiła 58, teraz 66. Okej. Dobra. Dajmy celność, że nie tylko zwiększa. Celność nie tylko zwiększa szansę trafienia, ale również zwiększa szansę na krytyka. Hey there. Więc celności nigdy za dużo. Okej. Dobrze. W następnym odcinku dalej zwiedzamy poziom 8. Jest tu jeszcze sporo nośników dusz. Te wampiry są denerwujące, mają dużo redukcji obrażeń, ciężko je zabić. Więc tak, troszkę to zajmuje, ale nie idzie nam generalnie źle. Więc chyba nie będzie problemu dalej przebadać ten poziom i zejść dalej. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!